Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pani Ewy i pana Pawła Kołaczu w Woli Chojnatej. Mamy tutaj spotkanie z sadownikami zorganizowane przez firmę Ekosad, również Ekoplon. Spotkanie poświęcone podsumowaniu sezonu 2019. Chcemy pokazać, co w sadzie było robione, jakie produkty były zastosowane, jakie są tego efekty. Myślę, że warto powiedzieć, że w sadzie zastosowane było większość środków firmy Invigo. Począwszy od produktu Astron, który wszedł na rynek w tym roku, poprzez produkt Lekaro, który stosowany był w sadzie aż 12-krotnie. Również zastosowany został Batalion, Aplord i insektycydy Los Ovados i Deluxe. Sezon 2019, jak wszyscy wiemy, był sezonem bardzo trudnym. Po bardzo intensywnym plonowaniu drzewa są bardzo mocno przesilone, więc jabłek jest zdecydowanie mniej. Niestety również aura nam nie sprzyjała. W rejonie Grójca, Warki, Białej Rawskiej przeszło bardzo dużo gradów. Niestety skutkowało to bardzo mocnym opadem jabłek, jak również wieloma uszkodzeniami, które do tej pory można zauważyć w sadzie. Jeżeli chodzi o presję chorób, również dosyć duża presja mączniaka oraz presja parcha była widoczna w sadzie i do tej pory są tego skutki. Zbliżamy się, w zasadzie zaczęliśmy już zbiory, zbliżamy się do okresu przechowalniczego, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy bardzo obfite plonowanie. W tym roku jabłka, które pozostały na drzewach, są w dużo słabszej kondycji. W komorach nasiennych może nie być nasion, dlatego bardzo istotne jest, aby dobrze przygotować się do tego okresu przechowalniczego, żeby zebrać jabłka w idealnym fazie zbiorczej, żeby zwrócić na to uwagę. No i zadbać o samo przechowywanie jabłek, czyli zrobić wszystkie zabiegi przedprzechowalnicze oraz również zadbać, aby zebrane jabłka zachowały jak najdłużej swoją jędrność i trwałość. Należy w tym celu zastosować choćby nawet jeden MCP w postaci produktu Fruit Smart, którego jesteśmy producentem.